Ja jestem po prostu w szoku, że przewodniczący Smoliński tutaj mówi rzeczy po prostu nieprawdziwe o moich zeznaniach, o zeznaniach innych. No i też próbował mnie wprowadzić w błąd, jeśli chodzi o sankcje od sfałszowanych faktur. No bo w tej sytuacji, jeszcze raz to powtórzę, żeby było absolutnie jasne, wystawiający fałszywą fakturę, który pobrał VAT od swojego wspólnika, oszusty, rzekomo kupującego, musi te pieniądze zwrócić urzędowi, znaczy musi przekazać urzędowi skarbowemu, a tak zwany kupujący na zasadzie tej fałszywej faktury nie może tej faktury odliczyć, czyli oni de facto są stratni, ci dwaj razem, o te 100% tego VAT-u. I próba zwrócenia uwagi tylko i wyłącznie na sytuację kupującego oczywiście zniekształca zupełnie obraz. No i to była taka kolejna manipulacja pana przewodniczącego, na co pan przewodniczący Horała zezwolił, co jestem zdziwiony. No ale to była kolejna próba, państwo widzieli, że w każdym pytaniu były takie elementy po prostu nieprawdziwe. No i to jest dość szokujące. A proszę powiedzieć w sprawie tych spotkań w kancelarii premiera, o które na początku był pan pytany, tam zapadały jakieś wiążące decyzje dla spraw podatkowych? Nie zapadały żadne wiążące decyzje, jeśli chodzi o przedłożenie Ministerstwa Finansów. Ja o tym mówiłem bardzo jasno. Nie wiem, czy państwo to oglądali. Nie, absolutnie nie. Ministrze, z perspektywy tych kilku lat ma pan sobie coś do zarzucenia, że niektóre rozwiązania prawne zbyt późno nie zostały wdrażane? Nie. Znaczy jest sytuacja taka. PiS stosuje po prostu taką logikę Kalego. Jak myśmy coś robili, to oni próbowali to opóźnić. A potem mówili, że robiliśmy to za późno. Znaczy to jest jeden taki przykład. Jak myśmy coś robili, to oni mówią, że to tworzyło lukę. To, że oni sami to proponowali, na przykład w przypadku sankcji tej sławnej sankcji, zniesienia tej sankcji 30%, to było w ich ustawie rządowej z 2006 roku, był ten zapis, w ich ustawie PiS-u jako partii politycznej w 2008 roku był ten zapis, którą oni przedłożyli wtedy, w tym samym czasie, jak myśmy przekładali naszą ustawę rządową i Platforma przedkładała swój projekt ustawy, to w pisowskim projekcie to także było. I w końcu, jak te wszystkie projekty były scalone, to oni za zniesieniem tej 30% sankcji byli. Tak? I potem, jak przyszli do władzy, to przywrócili ją dopiero, jeśli dobrze pamiętam, nie w 2016, tylko w 2017. Więc naprawdę, no szczerze mówiąc, to jest po prostu tak grubymi nićmi szyte, że to jest polityczne. I muszę państwu powiedzieć, że bardzo przykre też jest zniekształcanie słów albo moich własnych zeznaniach, co było bardzo ewidentne. Tutaj było kilka takich przykładów, albo także innych świadków. I także w kontekście tego, co mówiłem o sankcji za używanie fałszywych faktur, która de facto obciążała te osoby 100% kosztem tych faktur. No i tyle. Więc muszę powiedzieć, że jestem wysoce zniesmaczony, no ale takie są, no tak strona pisowska zdecydowała wykorzystać. Ja myślę, że oni mają bardzo poważny problem. No zatrzymanie byłego posła M i byłego asystenta ministra i członka wysokich władz PGZ, tak? Osoby powszechnie znanej w całej Polsce przez CBA za korupcję, no to jest dla nich bardzo zły dzień i oni próbują to jakoś przykryć, ale nie udaje im się, bo to, co powiedziałem, było dokładnie precyzyjne, ale muszę państwu przyznać, że nie należy to do przyjemności. Ale ja jestem odporny i nie będę pozwalał na mówienie rzeczy, które są ewidentnie nieprawdziwe, na przykład, że podwyższenie stawki VAT o
z 22 do 23% powoduje 20% wzrost dochodów. No, znaczy, kiedy oczywiście jest to znacznie mniej niż nawet 5%. To takie błędy arytmetyczne, też nieprzypadkowe, myślę. Więc myślę, że to jest wszystko robione pod publiczkę, ale dziękuję. Jest jeszcze jedno pytanie, bo ja bym jednak chciał kawy się napić. Chciałbym się zapytać o projekt budżetu na ten rok. Jak pan ocenia ten projekt przygotowany przez Ministerstwo Finansów, no i pracę też pani minister Czerwińskiej? No ja muszę panu powiedzieć, bo pan wcześniej chciał to pytanie zadać i szczerze mówiąc muszę przyznać, że ja tego projektu nie czytałem i wobec tego bezsensowne byłoby, żebym go komentował. Więc przepraszam.